Szanowna siostro, synie, szanowna pani poseł, szanowni panowie komendanci, szanowni samorządowcy, szanowni przedstawicielu pana marszałka, szanowne sztandary, ludowcy, wszyscy zebrani. Szanowni państwo, to już 13. rocznica tragedii, katastrofy smoleńskiej, jaka wydarzyła się 10 kwietnia. To równocześnie 83. rocznica mordu w Katyniu. To bardzo szczególny dzień dla nas, szczególnie Polaków, ale dla nas tutaj Mielczan. Dla nas, którzy znaliśmy dobrze naszego tutaj kolegę, marszałka, samorządowca, działacza społecznego Leszka Deptułę, który był bardzo popularny i był bardzo ceniony i miał wiele zasług dla województwa podkarpackiego czy naszego rejonu mieleckiego. Ale przy tej okazji od razu cisną się pytania i nasze myśli kierują się właśnie w kierunku wschodu, bo tam leciał z delegacją rządową, z panem prezydentem, jego małżonką, z całą elitą ówczesnej Rzeczypospolitej. Niestety nie było im dane dotrzeć na uroczystości katyńskie do Katynia. Tragiczna skutka katastrofa przerwała ich świętowanie, uroczystość w Katyniu. I my zbieramy się tu co roku, 12 raz już, żeby pokłonić się tutaj naszemu koledze Leszkowi Deptule, ale przede wszystkim też i naszym elitom na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, którzy znowu jakby odczuli skutki pewnej polityki, która miała lat 83 temu, ale która dalej oddziaływuje, bo to jest tragedia smoleńska, ale równocześnie wiemy, co się dzieje w tej chwili.